Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Niedawno wróciłam z dworu. Przyszłam, zmyłam makijaż, nałożyłam sobie maseczkę i żeby nie tracić czasu, nagrywam dla Was filmik, ponieważ mam do przedstawienia Wam dwa pudełka. Więc zaczynamy. Pierwsze pudełeczko to jest pudełko Shiny Box. Nazywa się Winter Wonderland. Natomiast drugie stoi tutaj i to jest pudełko Urok, właśnie na ten miesiąc, który się teraz kończy. Także zaczynam od tego pudełeczka. Pokażę Wam, co tutaj się znalazło właśnie w tym miesiącu. To jest pudełko ogólnie na luty. Tak się prezentuje zawartość cała. Ja te pudełeczka dostałam już jakiś czas temu, więc co nieco z tych kosmetyków używałam. Pierwszą rzeczą, którą używałam i praktycznie całkowicie zużyłam, jest to taka maska. Maska do twarzy, nie do twarzy, przepraszam, maska do włosów minus 417. To jest ta marka. Już kilka kosmetyków właśnie z tej firmy było w pudełeczkach. I jej cena to jest około 100 zł za 200 ml. I tutaj mamy 200 ml. Jest to maseczka przede wszystkim wygładzająca włosy, nawilżająca. Bardzo dobrze mi się sprawdziła, zużyłam praktycznie całą, co nieco jeszcze tam zostało w środku, ale odstawiłam ją ostatnio, używam jeszcze innego produktu, natomiast bardzo fajna maska, naprawdę przyzwoita maseczka, cieszę się z niej, że była właśnie w tym pudełku. Ja ogólnie kosmetyki właśnie do włosów, czy szampony, czy odżywki, czy nawet pielęgnacja twarzy, bardzo mi się podoba właśnie w pudełeczku. Następną rzeczą, którą tutaj mam, będę tak leciała nie po kolei, jest to lakier do paznokci. Lakier do paznokci ze firmy So Chic. Efekt żelowy na paznokciach. Jeszcze go nie używam, co prawda, ponieważ ostatnio nie używam w ogóle lakieru do paznokci. Natomiast kolor jest śliczny, zobaczcie, jest taki ładny, putrowy róż, bardzo mi się podoba. I ten lakier za 10 ml, i tutaj właśnie mamy 10 ml, kosztuje 7 zł i 99 groszy, czyli produkt pełnowymiarowy. Więc drugi kosmetyk, który całkiem mi się podoba właśnie w tym pudełku. Kolejną rzeczą śmieszną jest to dziewczyny pumyks. I on wygląda tak. Naturalny pumyks. Ja go jeszcze nie otwierałam, jest naprawdę taki ciężki, solidny. Ciekawa jestem, jak się będzie tego używać. To jest pumyks oczywiście z naturalnych składników. Zaraz Wam powiem dokładnie, jak on się tutaj nazywa. To jest Maroko Sklep Pumyks Haman. Koszt takiego pumyksu to jest 6 zł i 52 grosze. I on jest tutaj napisane, że jest wykonany z glinki czerwonej i jest bogaty w minerały, cynk, magnez, selen oraz żelazo. Więc na pewno się przyda. Także to jest kolejna rzecz. Tutaj mam produkt do oczu, pod oczy. To jest dokładnie krem pod oczy, który też używałam. Używam go ostatnio właśnie. Jest fajny, jest nawilżający, ale taki leciutki. Troszeczkę zbyt lekki do pielęgnacji wieczornej, ale na dzień się fajnie sprawdza. 20 ml. I jego koszt to jest, uwaga, uwaga, 105 zł właśnie za 20 ml. I to jest drugi, najdroższy właśnie kosmetyk z tego pudełeczka, czyli te dwa produkty tutaj są najdroższe i rzeczywiście oba mi się fajnie sprawdzają. Tak jak mówię, maseczka też była bardzo dobra. I to jest krem, który odbudowuje, czyli to jest odbudowujący krem pod oczy. I co tutaj jest napisane? Produkt pełnowymiarowy i to jest hit. Nazwany jest po prostu ten produkt, że jest hitem. Z firmy Naobai. Nie wiem, czy Wam powiedziałam, ale to jest marka, która już była kilka razy właśnie w pudełeczku. Przewijały się kosmetyki i z tej firmy. Także tak, następną rzeczą mamy tutaj błyszczyk. Błyszczyk z firmy Mio. Dość tania marka, chociaż powiem Wam, że jeżeli chodzi o błyszczyki, ja w swojej kolekcji chyba nie mam ani jednego błyszczyka. Także może mi się przyda. Na pewno nie teraz, ponieważ kolor jest taki iście wakacyjny, fioletowo-różowy, z taką poświatą, można powiedzieć, perłowo lekką. Ale całkiem ładny, przyzwoity kolorek i jego kolor, przepraszam, jego koszt to jest 11 zł 99 groszy za 4 ml. Więc tak, to jest kolejna rzecz. I tutaj w tym pudełeczku miałyśmy jeszcze dwie takie chusteczki do higieny intymnej. To jest dla mnie po prostu próbka, ale one były tutaj normalnie wycenione za dwie sztuki, czyli za ten komplecik tutaj, co mamy w ręku. Koszt to jest 1,64 zł. I to jest Effectima Pharma Care, chusteczki Mama Care.
Na pewno się tam przydadzą. Wrzucę sobie po prostu do torebki i sprawdzimy. Zobaczymy, jak się będą spisywać. Tutaj miałam również próbkę, to już nie jest wypisane na kartce, widzę. To jest próbeczka po prostu, zaraz co to jest? A, to jest suplementy diety, czyli coś takiego, co się wyrzuca do wody, miesza się i się pije. To jest witamina C po prostu. No nie wiem, czy będę używać. Jakoś ja nie jestem szczególnie zainteresowana takimi właśnie środkami, ale zobaczymy. I ostatnia rzecz, która była w tym pudełeczku, to są takie trzy kule do kąpieli, z których jedną już zużyłam. Firma to jest Dairy Fun i to są takie bomby właśnie do wanny. Na szczęście mam wannę, nie mam prysznica, tylko właśnie wannę, więc mogłam się cieszyć taką kulą. One wszystkie bardzo ładnie pachną, każdy z nich pachnie inaczej. Wrzuciłam całą do wanny, ja mam dużą wannę, więc powiem Wam szczerze, że na początku wydawało mi się, że ona daje troszeczkę takiego olejku, troszeczkę ma olejku po prostu w sobie, że będzie nawilżać, ale jak nalałam dużo po prostu wody do wanny, to już nie czułam tego po prostu. Więc zapach na pewno bardzo ładny, troszeczkę koloru daje i tak można powiedzieć, że delikatnie nawilża, ale chciałabym, żeby troszeczkę bardziej nawilżała jednak tę skórę, ale i tak zużyję coś fajnego, coś ciekawego. Więc to są wszystkie kosmetyki właśnie, które były w tym pudełku i koszt tego zestawu tutaj, tych kulek do kąpieli, to jest 15,60 zł, 3 razy po 100 gramów. Ok. I to jest całość, jeżeli chodzi o to pudełko właśnie Winter Wonderland. Tak się przedstawia pudełeczko. Bardzo ładne, podoba mi się. I ogólnie te kosmetyki też całkiem przyzwoite. Tak jak mówię, najbardziej z tego pudełka spodobał mi się ten lakier, bo ładny ma kolor. Odżywka do włosów, w sensie maseczka do włosów, ale ja ją używałam jako odżywka bardziej. I rzeczywiście włoski były bardzo mięciutkie i no takie fajne, zadbane po tej odżywce. I kremik pod oczy 20 ml też zawsze się przyda. Tak jak mówię, jest delikatny, ale na dzień w sam raz. Także jeżeli chodzi o to pudełko Shiny Box, to jest wszystko. Teraz przedstawię Wam pudełko Urok. Troszeczkę chyba mniej kosmetyków jest, ale są naprawdę takie fajne, treściwe. I powiem Wam, że w tym miesiącu naprawdę te pudełka mi się podobają. Dobrze, i teraz mam pudełko Urok. W tym miesiącu przyszło właśnie w takim pudełeczku, w takim opakowaniu. I teraz Wam pokażę kosmetyki, które były właśnie w nim. Więc pierwszą rzeczą, chyba największą, tylko wiecie co, nie mam tutaj nigdzie rozpiski. Ja właśnie ta pudełeczka już dostałam jakiś czas temu i gdzieś tą rozpiskę z tego pudełka posiałam. Nie mogłam ich znaleźć po prostu, więc nie powiem Wam, ile kosztowały te produkty, te kosmetyki, ale Wam przedstawię mniej więcej. Poczekajcie, chyba troszeczkę będę musiała przyciemnić obraz, bo coś mi tutaj za jasno jest. Więc tak, pierwszą rzeczą mamy tutaj kolejny kosmetyk, który się pojawił właśnie w tych pudełkach z tej samej firmy właśnie. To jest firma Bernangen, tak mi się wydaje. To jest chyba szwajcarska marka i to jest po prostu balsam do ciała z pompeczką, 400 ml. Już tych balsamów do ciała mam naprawdę sporo i w każdym pudełku, czy Urok, czy Shiny Box, pojawiają się właśnie takie balsamy, jakieś masełka do ciała i tak dalej, więc tego jest naprawdę dużo, już nie kupuję po prostu sama, ale będę zużywać. Ja ogólnie lubię produkty do ciała, zawsze się przydadzą, także to też. Jeżeli chodzi o zapach, ja go jeszcze nie otwierałam, więc pozwólcie, że Wam nie powiem, ale jak będę go używać, jak mi się sprawdzi bądź nie, to na pewno dam Wam znać, więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, która też mi się podoba właśnie w tym pudełeczku, to jest mydło. Mydło Bobasek. Mydło w takiej formie kostki, jak widzicie. W poprzednim pudełku Shiny Box również było mydełko w kostce, którego jeszcze nie użyłam, ponieważ mam inne w tym momencie, ale będę na pewno używała. To jest ręcznie robione mydełko z firmy A1 i nazywa się Mydło Bobasek Pielęgnacja Skóry Wrażliwej. I ja takich mydeł używam przede wszystkim do mycia pędzli, czasami do mycia twarzy i czasami też do mycia ciała. Rzadko kiedy, ale czasami się zdarza. Także u mnie zawsze w obrocie są takie mydła w kostce i z tego też się cieszę. Jest nieotwierane, nieużywane, więc Wam tam nie powiem nic na jego temat. Kolejną rzeczą jest tutaj, zobaczcie, takie spore opakowanie, ponieważ ma 50 ml i to jest krem ujędrniający z ekstraktem z imbiru na dzień.
z firmy Trio Cosmetics. Opakowanie ma takie szklane. I to jest, tak jak mówię, krem ujędrniający na dzień. Jeszcze nie używany. Sprawdzałam go co prawda na dłoni. Otwierałam go już. Jest delikatny, się wydaje. Nawilżający. I dość przyjemnie pachnie tak delikatnie, ale jeżeli chodzi o działanie, jak się prezentuje na twarzy i tak dalej, co robi, to Wam na razie nie powiem. Na pewno jak będę go używać, to dam Wam znać. Więc tutaj mamy kremik. Ja bardzo lubię właśnie w tych pudełkach kosmetyki, zarówno właśnie do pielęgnacji twarzy, jak i do włosów, jak Wam już wspominałam. Więc ja się z niego cieszę. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, to jest produkt, który już zaczęłam używać. Już widzę, że jest spore zużycia chyba nawet. To jest, dziewczyny, takie serum z kwasem hialuronowym na dzień i na noc. Ja go najczęściej używam na noc, ponieważ nie wiem czemu, ale bardzo często produkty właśnie takie żelowe, bo to jest produkt żelowy z kwasem hialuronowym, one mi się rolują pod jakimiś takimi treściwszymi kosmetykami, na przykład pod kremami. Także on też właśnie tak niestety działa. Jak nałożę na niego serum, to takie zmija olejkowe, to niestety mi się to wszystko wałkuje i roluje. Także ja używam tylko i wyłącznie na wieczór, więc nakładam go, troszeczkę go wklepuję tak do wyschnięcia, na to nakładam właśnie ten olejek i chyba całkiem nieźle nawilża, ponieważ nie narzekam w tym momencie na stan swojej cery. Używam go, tak jak mówię, mniej więcej od 2 czy 3 tygodni, więc no, całkiem niezły jest. Napisane jest, że zawiera prokolagen, witaminę A, C oraz E. I to jest firma Fix & Rouge. I to jest produkt dość drogi. Ja pamiętam, jako sprawdzałam w internecie, ile on kosztuje. Kosztował chyba około 130 czy 150 zł. Także całkiem fajnie, że taki produkt się właśnie pojawił w pudełeczku. I to jest seria Hydra Active. Także jeśli coś jeszcze będę miała więcej Wam do powiedzenia za jakiś czas na jego temat, jak go zużyję, to na pewno Wam wspomnę. Jeśli chodzi o mnie ogólnie, to jestem zadowolona i naprawdę z miłą chęcią go używam. Czucie po prostu nabliżenie po tym produkcie. Tak, i ostatnią rzeczą, którą mam tutaj, to jest opakowanie po takich babeczkach. Wygląda tak, one były takie prześliczne. Jak ja zobaczyłam to opakowanie, właśnie te dwie babeczki, to takie malutkie dwie kolorowe właśnie babeczki były w środku. I się zastanawiałam na początku, czy to są mydełka jakieś, czy to są jakieś kule do kąpieli, co to w ogóle jest. Ale przeczytałam właśnie tutaj na ulotce, ponieważ dostałam też rabat 20 zł na kod rabatowy po prostu. I to jest firma Cocolismo. I ona tutaj tworzy takie przepiękne babeczki jakieś, wiecie, słodycze. Naprawdę prześlicznie to wyglądało. I niestety nie spróbowałam, nie skosztowałam tych babeczek, bo mam 2 synów w domu i oni zjedli. Także ciekawa jestem. Chłopcy! Tak? Smaczne były te babeczki, co Wam dałam ostatnio z pudełka? Co? Tak, były smaczne. Smaczne? Smakowały? Tak. Takie czekoladki to były, właśnie babeczki takie czekoladowe. Prześlicznie wyglądały, naprawdę prześlicznie. Ale że ja jestem na diecie, to po prostu tego nie zjadłam, chłopcom dałam. I one smakowały. No i w takim pudełeczku właśnie przyszły, zobaczcie. Naprawdę prześliczne to było, szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia. Naprawdę żałuję, ale no, jakoś tak weszło. Także dziewczyny, i to wszystko. Więcej tutaj rzeczy nie mam. To są wszystkie produkty, które właśnie były w tych obu pudełkach. I powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona. No, jestem zaskoczona wręcz, że tak dobre produkty były w tych pudełeczkach, bo czasami się trafiają lepsze, czasami gorsze, ale tutaj naprawdę mam kilka takich fajnych produktów, które z miłą chęcią używam bądź będę używała. Ciekawa jestem, jak będzie w przyszłym miesiącu. Na pewno dam Wam znać, na pewno nagram filmik. Dajcie znać, czy zamawiacie te pudełka, co myślicie o tych pudełeczkach, jeżeli dostałyście je, czy Wam się podobają te produkty, czy nie. I to wszystko. Buziaki, pozdrawiam Was gorąco, do następnego. Pa, pa.